Pan Józef Brona dla Wrońskiego Bazaru od pierwszego biegu wielkanocnego. Dzisiaj mamy już siódmy bieg wielkanocny. Pan chyba we wszystkich grał, tak? Tak, startowałem od początku do dzisiaj. Bardzo się cieszę, że mnie się w zasadzie bardzo podoba trasa. Dlaczego? Trasa jest wspaniała, bo dla mnie to jest takie nasze rekreacyjne, ale dla zawodnika to jest te górki, te górki. Powietrze, no to jest wspaniała rzecz. Pan pochodzi z Puszczy Noteckiej też, mieszka pan w Puszczy Noteckiej. Na skraju, być może na skraju Puszczy Noteckiej. Organizujemy też, też 2 maja bieg piekielski. Pan jest organizatorem tego biegu i też cały czas poleci. Był pan sędzią piłkarski i ma darmo, takie tło mamy. Sędziował też pan mecze Błękity Wronki kiedyś. Błękity Wronki, na tym stadionie tam, na dole też. Jak pan wspomina tamte czasy? Zawsze młode lata to są niesamowite. A podzieli się pan, ile ma już pan lat? W tym roku kończę 77. 77 lat? Ile lat pan biega? No, trudno przewidzieć, bo tak od początku to po zawodówce takie były biegi narodowe. Wygrywam te biegi narodowe, bo starszymi to nie wiemy. Z OS-u, że jedziemy do Olimpii Poznań, to na Wielkę trochę tak biegam. Obliczałem sobie kiedyś na tym, że przebiegłem 6 razy kule ziemskie. 6 razy kule ziemskie pan przebiegł. Korzystając, że mamy jeszcze drugi dzień świąt, czy może chciałby pan całemu środowisku sportowemu za pośrednictwem portalu i Wrońskiego Bazaru coś przekazać, jakieś życzenia? Święta mijają, ale chciałbym się przekazać zawodnikom spokojnego treningu, dalszy ciąg spokojnych świąt, no i danych startów na przykład sezonu. Dziękuję serdecznie.